Poruszony Tomasz Jakubiak zwrócił się do internautów. Zmaga się z ciężką chorobą. Od pewnego czasu fani Tomasza Jakubiaka martwili się o gwiazdora TVNU. Popularny kucharz nie tylko ostatnio unikał publicznych wystąpień, ale zauważalnie schudł. Kilka dni temu poinformował, że choruje na raka. Teraz kolejny raz zwrócił się do internautów. To jest coś, co nie mieści się w mojej głowie, powiedział na nagraniu. Tomasz Jakubiak zdobył sympatię widzów, gotując na ekranie. Od dawna związany jest ze stacją TVN. Dużą popularność zdobył jako juror w programie MasterChef Nastolatki. Od pewnego czasu telewizyjny kucharz unikał świateł reflektorów. Do tego wyraźnie schudł, co podzieliło jego fanów. Jedni pisali w komentarzach, że świetnie wygląda. Inni apelowali do niego, by przestał się odchudzać. Kilka dni temu Jakubiak zdecydował się na osobiste wyzwanie. Okazuje się, że szczuplejsza sylwetka to nie efekt diety i ćwiczeń, a problemów zdrowotnych, walczy z rzadko spotykaną odmianą nowotworu. W opublikowanym 28 września nagraniu wprost powiedział o raku, z którym walczy, choć łatwo nie jest. Okazuje się, że choroba zaatakowała nagle i zaczęła objawiać się bólem brzucha. W tym samym dniu ukazał się jego wywiad z Dorotą Wellman, w którym wyjaśnił, jak zareagował. Początkowo nie sądził, że dzieje się z nim coś bardzo złego. Bóle brzucha mu przeszkadzały, postanowił się przebadać. Wyniki były fatalne, a diagnoza druzgocząca. Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy, i mówi: słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. Nawias otwierający kropka 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 nawias zamykający. Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy, jakieś dwa kręgi w kręgosłupie i że jest ciężka sytuacja. To jest coś, co praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie, wspominał Tomasz Jakubiak. Jakubiak przeszedł już chemioterapię, a gdy nabierze masy, czeka go kolejna operacja. Obecnie jest żywiony pozajelitowo. Jak sam przyznał, miał dość ukrywania choroby, dlatego zdecydował się opowiedzieć o niej publicznie. Reakcja fanów oraz jego znanych znajomych była natychmiastowa. Instagram Jakubiaka został zalany komentarzami ze słowami wsparcia. Część internautów dzieli się swoimi doświadczeniami z chorobami nowotworowymi, a wszyscy bez wyjątku trzymają mocno kciuki za gwiazdora. We wtorkowe popołudnie Tomasz Jakubiak opublikował w sieci kolejne nagranie. Swoje słowa skierował do internautów, którzy w ostatnich dniach okazali mu ogromne wsparcie, a za które chciał podziękować. Przyznał, że nie spodziewał się takiego odzewu. Kochani, to, co się wydarzyło po mojej rozmowie z Dorotą Wellman i po tej mojej rolce, w której się przyznałem do choroby na Instagramie, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Chciałbym Wam z całego serca podziękować za ilość maili, które napłynęły, za ilość wiadomości, które dostałem, no i za te dziesiątki tysięcy komentarzy, które pojawiły się pod filmikiem. To jest coś, co nie mieści się w mojej głowie. Nie sądziłem, że aż tak pozytywnie moja osoba jest odbierana, że aż tyle osób napisze tak ciepłe, tak czułe słowa. I jeszcze raz Wam dziękuję z całego serca, powiedział.